Start. Witajcie kochani widzowie, z tej strony Marcinek Play z Myry Wojtasem, tak? Mister Wojtywina. Dokładnie, jego kanał w linku będzie w opisie. Tak jak mówiłem, będziemy na razie zajmować się koszeniem rzepaków, we dwóch spróbujemy. Co prawda trochę tnie tutaj kolegę, ale damy radę. Dobra, ruszamy powoli. Ja dobra, na ile masz prędkość ustawioną? Poczekaj, bo on tu dziewiątka, tak jak było wcześniej. Dobra. Z tempomat wrzucę. Dobra. Oczywiście małe lagi są. Bardziej odbij na lewo, no na prawo się znaczy. Dobra, lecimy. Sobie kamerę inaczej ustawię. Daj może mu na 10, wiesz? Bo widzę, że mój cię tutaj wyprzedza. O, no i jadą mniej więcej ruchu. Dobra, jak... tu masz tak długość headera, czy jak? No dobra, słucham? Dobra. Teraz jedziemy tam do przodu, jo? Tak, i zawrócimy się. Ale mi ta prędkość skacze, jak zobaczysz to na odcinku, to... Dobra, ja światełko też dobra, to teraz muszę po rzepaku jechać, rozumiem, tak? Nie, no... O, patrz, faktycznie, ze złej strony zaczęliśmy. Oh shit. Czekaj, jak ze złej? No to byśmy musieli ciągle od tamtej strony jechać. Nie, bo to można było zacząć od drugiej strony. To pojedziemy w tą stronę teraz, to nie ma problemu. Dobra, najwyżej będę po rzepaku jechał. No nie, no to dawaj tutaj. Jak ciągle w takie kółko jakby, jo? Zobaczymy, jak będzie... Jak tam się uda w kółko, to w kółko. Shit, dobra. Tylko... I znowu mi klawisze warczą, to mnie denerwuje strasznie, ale dobra. Co masz za klawiaturę? Z psa? Nie, ja mam oryginalnie laptopa. Z laptopa. Ooo, się rozpędziłeś. No. I... O shit. I mam coś takiego, że jak nacisnę W, A, S, no te klawisze, no to tak przytrzymam, żeby na przykład jjechać, no to mam tak... Tak warczy, jakby dwie blachy się tak szybko o siebie. No jakiś taki silniczek mały elektryczny w kompie, no coś takiego. No rozumiem. Nie. Dobra. Ale to jest wszystko do zrobienia. Dobra, prędkość zmniejszamy. Dobra, do dziesiątki. I czekaj. No dobra, ruszaj. Czekaj, bo znowu lag mały, ale dobra. To nic się chyba nie dzieje, dobra. Unormowało. No i dobra, powoli lecimy. No, tobie też się lepiej nie? Jako tako, jak gospodarzowi mi się ciąć nie może. No. Bo to jest na moim serwerze, nie? To wiesz... No. Odbij no, bardziej na prawo odbij. Ojej. Shit! Trochę za mocno. To dojedziesz tu i ja mam tu poczekać? No, możemy tak zrobić. Może na mój kanał jeszcze nagramy, nie wiadomo. Dokładnie. Dobra, teraz... A to tylko tempomat. W tempomacie się prędkość ustawia, okej. Tak, teraz... Już nie jest tak jak kiedyś tam, że jedynka była do... No. Może trochę lepiej. Bo jak potrzebujesz z tempomatu skorzystać, no to korzystasz, a jak tak, no to pełna moc. I tak w automacie ci przestawia później, tak, że to nie ma problemów. Dobra. O, już wystartował. Dobra, lecimy. Dobrze jedzie. Tempomat się wyłączył. No widzisz. Teraz ja ciebie tak milimetralnie wyprzedzam, ale... No i żeś wyjechał spod zasięgu. To chyba nie jest najlepszy pomysł, ale jest jakiś. Jakoś damy radę. Nie wiem, czy to słyszycie, ale mi klawiatura walczy, więc... I znowu zapomniałem drugiego mikrofonu podczepić. Dobra, słychać cię w miarę dobrze, to nie ma problemu, nic cię nie przygłośni. Znaczy w tamtym słychać tak mnie lepiej i nie masz takich szumów, ale... Czekaj, jakby tu zrobić z tym polem? Weź... Albo no takie... Mam pomysł, wsiadaj tutaj do tego, do kukurydzy
I ciągnij kukurydzę, a ja tutaj się zajmę tym. Nigdy jeszcze tego nie robiłem, więc będzie to dla mnie nauka. Najpierw kliknij... A nie, rura jest wystawiona. Dobra, to nawet w sumie musisz tylko B, B i jedziesz. No tata się śmieje, więc przepraszam za to. Zapomniał chyba, że nagrywam. Dobra, jakby tu tak śmiesznie polecimy przez środek pola. To chyba temu zabroni. No jak widzicie, mam dług 19 tysięcy, ale to właśnie przez kupno pola, później zatrudnienie pracowników, żeby to mi wszystko porobili. Dlatego są dwa pola kukurydzy zasiane. No ja tego nie widzę, więc... No, bo... A właśnie, wiesz co, jeśli tak mogę tak ci doradzić, Jutka, to jak masz tutaj to pole numer 30, gdzie ja teraz koszę, i chciałbyś tu później wjeżdżać na przykład z rzepakiem i pracownikami, żeby ci siali czy kultywowali, to polecam ci wyciąć te drzewa łącznie z korzeniami, tą maszyną do korzeni. Bo... wiem, blokują się. Mi na przykład tak pracownik zeżarł parę stówek na tym, że on sobie tylko stał i nic nie robił, więc... No to trzeba ich pilnować, to jest akurat fakt. Znaczy tak jak wie... Jest dopracowane to coraz bardziej od trzynastki. Jest na pewno lepiej niż w jedenastce, ale dalej jest to niedopracowane. Telefon się odezwał. No, już mu dajemy jeść. Gdzie jest ładowarka? Kurczę, Daszka, no też się musiał, nie miał kiedy się odezwać. Dobra. To zawsze tak jest, że coś... Że zawsze, coś, nie? No. Też tak mam. Gdzie jedziesz tym kombajnem? Gdzie jedziesz? Ja? Nie, ja się rozpędził mi popaczek. A mi ta rura, nie? Mi trochę zasłania ekran, ale to nic. No to weź sobie na widok z kamery pierwszoosobowej. Znaczy się z kabiny widok będziesz miał. No właśnie chodzi mi o widok z kamery. Aha, no fakt, bo to trochę, ale to troszkę. O Jezu, ale... Ale za to jak masz... Fuck, ale zlamiłem. A mnie FPS-y zaczęły gryźć. Wyłączasz światła w nagrodę. O. No, wyłączenie światła i gorzej. Dobra, to włączę światła jeszcze tylnie. Tak by... Też do niczego. Gdzie tu są pokazane w LS-ie FPS-y, bo ja tak trochę... Znaczy mi to wiesz, na Overwolfie pokazuje i na Frapsie. No, dobra. No, w samej grze nie ma... Znowu klawiatura warczy. No. Będzie na... Słyszysz jak warczy? Daję czadu tam. No to pierwszy odcinek taki w sumie trochę na spontana nagrywany. Czemu to się nie włączyło? Znaczy... Na następny odcinek się postaram coś wymodzić, żeby to nie warczało, albo nie wiem, drugą klawiaturę na jakiś czas załatwić, albo dać naprawy, nie wiem. Oh shit. A ty wycinasz tak, na przykład jak coś nie robimy, czy coś ci się nie uda, to wycinasz to z filmu przy renderowaniu, przy montowaniu, czy po prostu... Kiedyś tam się w to bawiłem, teraz mi się po prostu nie chce. Ale właśnie, ja na odwrót, kiedyś się w to nie bawiłem, a teraz mi się zachciało, żeby to tak jakoś wyglądało. A powiedz mi jeszcze, jakim ty programem montujesz filmy? Camtasia. No, to tak jak ja. Znaczy norma, pospolitość, Camtasia i... To wiesz, znaczy, razu... no, jeszcze wideo Movie Maker jest, nie, ale... No już tak. Wiesz, dużo osób od razu, a czemu nie Vegasem? No czemu, no bo tyle hajsu kosztuje, tak? To raz, a dwa... Camtasia Studio teraz coraz bardziej dorównuje Vegasowi, więc... Czy mi się nie chce tam bawić, ja kiedyś nagrywałem na tym... Na Prapsie mówił Maker i było dobrze, to co ja będę się tam bawił w jakieś Vegasy. A ja sobie klawiaturę naprawię. Później ci zdradzę jak to robię. Trzy mocne uderzenia młotkiem. Nie. No i dalej warcz, dobra. Oj. Ale przy starym laptopie ten sposób co mówiłeś działa. Ale już go nie mam, tego starego laptopa oddałem, więc... W ogóle pamiętam, na moim starym kanale nagrałem poradnik do Camtasia Studio i w ogóle
I każdy od razu komentarz, żebym w tle wyłączył odkurzacz, nie? A to mi mikrofon tak warczał, ale A, no spoko. widzisz. I 1000 komentarzy było, tylko ja to usuwałem niepotrzebnie. Teraz się z tego śmieję. Zapowiedziałem powrót na tamtym kanale i nie powróciłem. I... No to jest, ci powiem, ten kanał to jest chyba kanał trzeci. Co prawda na drugim kanale nic nie było. Pierwszy A kanał ciebie... był i ci, co tam śledzą mnie od samych początków, to wiedzą. Ja ci powiem, że na tym kanale, znaczy przed tym kanałem, co przed tym, co... Przed kanałem, który miałem przed kanałem Deku, Mister Voice TV, nagrywałem filmy, że ustawiłem sobie kamerę tak idealnie na mój wyświetlacz i po prostu to wstawiłem na YouTube'a, nawet nie nie zmontowałem tego, nie Aha, no wyrenderowałem nic. rozumiem. No, tak wiesz, myślałem, że każdy YouTuber tak robi, ale się okazało inaczej. Jak wiesz, ten odcinek był w ogóle taki... Nie powiem co warty. No, pojemny kombajnik, net, opłacało się go kupić. Myślałem, że będzie trochę bardziej efektywny co do... myślałem, że coś tam będzie mniej gubił zboża, ziaren i tak dalej, ale gubi tak samo. Mniej więcej to nic nie daje. Tyle, że ma większą powierzchnię roboczą i większy zbiornik, nie? Na rzepaczek i na zboża wszelkiego rodzaju. Dobra, trochę pieniędzy będzie z tego. Ile tam już masz w tej przyczepie śmiesznej? Dopiero 13 tysięcy. 41%. O Jezu, Jezu, co ja tu trochę zostawiam, więc później ja to ponaprawiam, bo wiesz o co chodzi. Nie, to się zaora, czy tam zakultywuje. Znaczy nie, to jeszcze można zebrać, wiesz, zawsze to jakiś pieniądz. Się grosz. Co, już wysypałeś tak szybko? Syp, syp, syp. Ile tu już jest? Czekaj, zaraz ci przestawię ten ciągniczek tutaj stąd. No, pytaj się, co tam miałeś widać. No i zapomniałem. Aha, a ten następny odcinek się postaramy, jak już to zrobić, z modami, tak jak ci wspominałem o tych modach, nie? Tak, to zobaczymy. Na razie nic ci nie obiecuję. No, ale ten co ci mówiłem na holowaniu, on jest o tyle głupi, że masz ustawioną prędkość na przykład do jazdy z tym łańcuchem, że jest, nie wiem, 17 km na godzinę czy 27, a jak podłączysz traktor, no to jest 7-8 km na godzinę na prostej. No tyle jest głupi. Czyli jest taki realistyczny po prostu, żeby... Realistyczny, tylko że w grze to by się trochę bardziej to... przydało, ale podejrzewam, że jak ja bym siadł na przykład do tego do tyłu, a ty byś był w tym, co jedzie, co go holuje, no ja bym trzymał ciągle na przykład S, żeby on jechał do tyłu, jakbyś go holował tyłem albo do przodu, no zależy jakbyś go holował, no to podejrzewam, żeby było szybciej. Nie próbowałem, bo dopiero dzisiaj ten mod wgrałem. Znaczy z modami to jest różnie, bo nie wiadomo, czy są kąty, no są zgrane z multiplayerem, nie? No. Kurde, moja klawiatura mnie denerwuje. Tu jest całe pole kukurydzy. Tam jest drugie pole, tam gdzie było te wcześniej. A także pieniądze się zwrócą, chwila moment, co coś się ładnego kupi. To co robię, to zostawię bez komentarza. No ładnie się kręcisz, ładnie. Naprawdę dobrze, że nie ma tego modelu zniszczeń czasami, bo to chyba masakra. Teraz bym nie wyszedł z pieniędzmi. Nie wiem czemu, ale z przyczepy mi się koło kręci. Choć nie jadę. A, nie te klawisze trzymałem, ale okej. No na razie stoisz. No to na razie widzisz, to masz wadę, bo masz sobie internet. A czy nie, bo ja nie stoję, bo ja o drzewo zahaczyłem i próbuję tu wyjechać, nie? A co, nie możesz wjechać? No bo tak się wciąłem, że koło mi się zablokowało i zaraz wsiądę w drugi traktor. Już ci pomagam. Już ci pomagam. Spokojnie. Fakt, są jakieś lagi. Na dobrą sprawę, jakbym przyczepę odczepił i ją jakoś czekaj, podczepił czekaj, jeszcze czekaj, raz. Czekaj, czekaj, już ci tu powoli pchnę to. No faktycznie, zablokowałeś się. Delikatnie wszystko.
Lepiej byłem Poczekaj. traktor, ale tu kamień jest. A dobra, wyłączyłeś ten, czyli moc masz pełną. Dobra. Daję radę. No i poszedł. O, dzięki. Proszę cię bardzo. Teraz tym bardziej byśmy trochę zabulili za naprawę przyczepy po tej naprawie, po tej pomocy. Nie, ja tu delikatnie. Jestem spokojnie, delikatnym Andrzeju, to człowiekiem. Się wyklepie. Dokładnie, to by mnie to dużo nie kosztowało. Dobra, robol wypadł. Teraz ja tu wracam na miejsce kierowcy. Co jest z tymi klawiszami? Dobra. Dobra, myk. Jakby tych drzew nie było, to bym to już dawno, no może niedawno bym to skończył, ale by było łatwiej. O nie. No nie, no nie, no nie, no nie. Co się stało? Kombajn się zblokował. A ja mam laga, ale okej. O cholera. No to tego się nie spodziewałem. Jak kombajn mógł się... A dobra. Rozumiem. Przez płotek. Ale już wszystko da się naprawić siłą. Ciarka. Więc tu nie ma problemów większych. A nie ma co się przejmować, że leżą pnie na polu. No mu to przeszkadza. No właśnie. Tym bardziej, że ten pień jest nawiedzony, nie mogę go podnieść przyczepą, bo wywraca im przyczepę. Naprawdę są. No właśnie, są takie. Bugi są właśnie niesamowite w tej grze. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ci twórcy gry to naprawią. A czekaj właśnie, bo ty tak się. Ja tak się teraz męczę, nie? A jaki ty masz traktor tego. Kasei, nie wiem jak to się czyta, tego za 235 tysięcy? Nie. No jego masz, tak. A czy mówisz o kombajnie, tak? No. No to tak, to jest to... druga chyba. Czekaj. A do niego nie podłączysz, przecież do niego żniwiarkę podłączysz, do kukurydzy. Tak, ale to jest nie na sieczkę, a na kukurydzy. A zwykłe kukurydzy to ja nie chcę. Aha. Ach, i właśnie miałem ci mówić, to co przedtem zapomniałem. Jak chcesz też trochę zarobić łatwo, to są dwa sposoby. Jeden, jedziesz tam, gdzie jest to ten ja wiem, wiem o co chodzi, wiem o czym mówisz. Tu chodzi wyjechać, ci o wrzucanie całej. No, a drugi to kury. Nic przy nich nie robisz, a za jajka nawet hajsu dostajesz. Ale dzienny koszt utrzymania... Ja nie chcę mi się zwierzaki bawić. Jak zwierzaki, to ja kupię owce, pójdzie tam w przyszłości czy coś. No, znaczy ja przynajmniej... Ja na kurach próbowałem. Tak jak sobie tak opogram, nie... Ja nie nagrywam jeszcze z LS-a. Ale to nawet hajsu jest. No, i zwraca mi się ten dzienny koszt utrzymania i w ogóle jeszcze zarabiam na tym, więc... Nie, widzisz, no to co robisz jest najbardziej opłacalne w tej grze. Na tym poziomie trudności. No to jest poziom trudności łatwy, czy jaki dałeś? Średni. A na średnim dostajesz tyle samo maszyn, co na łatwym? Tak, chyba tak. Nie, tylko nie. Hajs. Masz większe zadłużenie w banku, a hajsy chyba masz takie same. Czyli możesz wziąć więcej pożyczki. Znaczy na normalnym, no może tam trochę, ale na normalnym bierzesz mniej pożyczki z banku, co jest bardzo potrzebne na sam początek. Kurde, no. Sprawdź, czy możesz piłę z ekwipunku wyciągnąć, jedynką, dwójką, trójką, to tamte drzewa możesz skosić. Normalnie mogę. No to zrób. No i dobra, i gdzie ja je zrzucę? To zaraz, zaraz, poczekaj, coś... Dobra, to wiesz co, ja sobie skoczę, przywiozę te twoje... Nie, to wiesz maszynki. Co, właśnie ty tnij, ja zaraz ty przyjadę. Tylko tu sobie wyrzucę rzepak jeszcze. No. A, ja mam ich ściąć, dobra. Wszystkie? Tak, tnij. No te, które ci się najbardziej przeszkadzają i te, co tam niby... Wszystkie tu najbardziej przeszkadzają, bo jak chcesz wymanewrować,
To bez komentarza zostawię. Dobra. Ale tak, jeśli tych drzew z powrotem nie zasiejesz, bo wiem, że jest możliwość siania drzew, to one ci odrosną? Tak, raczej tak. Dobra, już bierzemy jedną z maszynek. Szajs. Dobra, jestem na dość bezpiecznej odległości. Bierzemy piłę. Dobra. O Jezu, już 20 minut. Już? Mhm. Widzisz? Ja myślałem, że... Ja myślałem, że jeszcze 5 nie minęło. No, no dobra, szybko się nagrywa. No, skończymy to jeszcze... i w następnym odcinku po prostu zrobimy, co do nas należy. Dobra, więc trzymajcie się, kochani widzowie. Na razie. Cześć.